Dzień dobry, kochani. Witam Was 29 czerwca, w czwartek. Tydzień za tygodniem ucieka. A my co? A my każdy dzień odkrywamy na nowo. Każdy dzień jest dla nas darem. To jest to nasze tu i teraz. Bądźmy tylko dzisiaj. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. Dziękuję Wam z całego serca, że jesteście. Dziękuję Wam, że chcecie być rano i czekacie, aż pokaże się filmik. Ja również siadam rano, budzę się rano, siadam, nagrywam i wtedy stawiam go na YouTube'a. Muszę się nauczyć robić to na żywo, wiecie? Teraz muszę pogarniać tutaj wszystkie swoje sprawy. Jak już się ogarnę, to zacznę to robić, ponieważ będziecie ten filmik mieli na bieżąco. Jest w tej chwili godzina 6:30. On pewnie na YouTubie pokaże się po 7:00, to tak dobrze po 7:00. No dobrze, kochani, to co? Dzisiaj może sobie zrobimy tak, że najpierw wyciągniemy sobie kartę Archanioła Michała. Patrzcie, to są przepiękne karty Archanioła Michała. Ja już je sobie trzymam. Trzymam sobie je. Proszę anioły, proszę Archanioła Michała o kartę dla nas. Pamiętajcie, aniołowie są przy nas. Oni są naprawdę przy nas. To wiecie co, to jest tak, jak jesteśmy duszą, która wskoczyła sobie w ciało. Wybrała sobie takie ciało, jakie sobie wybrała. Ja zawsze mówię, pamiętaj, kochaj nohala swego, bo możesz mieć gorszego. I go chwal, i go w ogóle wszystko co najlepsze. Bo na przyszłe życie możesz go nie mieć na przykład i wyglądać bez nohala. Więc kochaj nohala swego, bo możesz mieć gorszego. Nasze ciała, to pamiętajcie, jest dom duszy. To jest opakowanie dla duszy. Zobaczcie, jak dajemy komuś prezent i jest to bardzo wyjątkowy prezent, to staramy się, aby to opakowanie było przepiękne. Prawda? Ile się przygotowujemy, pakujemy, żeby się zawinęło coś bez zagnieceń. Albo kupujemy jakieś takie opakowania, żeby nadały piękności też temu, co jest w środku. Tak samo jest z naszymi ciałami. Nasze ciała są opakowaniem dla duszy. Mało tego, nasze ciała są też odbiciem naszych dusz. To, co my czujemy, tak długo jak czujemy, to, co nosimy w sobie, za chwilę przeradza się w nasze choroby, w nasze cierpienia z ciałem. Większość chorób wywoływanych w ciele z ciałem jest związanych z tym, co przeżywamy, z tym, co doświadczamy. I wszystko, bo niektóre rzeczy mogą być w porodzie. Co nam ród dał? Co sobie z rodu wzięliśmy? Tak, głównie zajmuję się, kochani, czytaniem Kronika Akaszy. Ci, którzy są już tutaj ze mną od dawna na kanale, to wiedzą. Przeprowadzam sesję czytania Kronika Akaszy. Zapraszam. Zawsze w opisie wstawiam do siebie maila i można do tego maila napisać. Od 1 lipca możemy umawiać się na sesję, bo już od przyszłego tygodnia będę uporana z przeprowadzką i możemy zacząć. I od 1 lipca zaczynamy również, chociaż nie wiem, czy zaczniemy od soboty i niedzieli, czy zaczniemy od poniedziałku. Chyba będzie lepiej, jak zaczniemy od poniedziałku. Zaczniemy wyzwanie z wdzięcznością. Jak być wdzięcznym? Jak nauczyć się wdzięczności? Zobaczcie, jaka karta mi wypadła. Od teraz zdecyduj się być szczęśliwym. Zdecyduj się być szczęśliwym, choćbyś miał sobie to szczęście narysować i już. Dziękuję Ci za pomoc w otwarciu serca na szczęście, radość i rozkosz. Chcę teraz zobaczyć całe dobro w moim życiu. I kochani, to wyzwanie, które będzie... Ojo, tak mam kamerę daleko, że nie położę. O, staniesz? Stań. Nie staniesz tu? To staniesz tu. Nie tam, to. Wyzwanie pomoże nam... nauczymy się wdzięczności, za co być wdzięcznym. Często jest tak, że smutek, żal, to ja mówię, ten żal i złość do drugiej osoby to jest trucizna, którą my wypijamy, myśląc, że tamten oberwie. Ale
To tak nie działa, to my działamy. Więc warto się od tego uwolnić. Są medytacje, są też medytacje u mnie na kanale. Medytacja oczyszczająca i doładowująca. Zapraszam, można sobie zrobić. Jest medytacja też odcinająca. Te medytacje są potrzebne. 5 minut dziennie powinniśmy medytować, żeby to wszystko grało i banglało tak, jak powinno, żeby to było ładnie, ładnie jedno w drugie wchodziło, to medytacja jest bardzo ważna, bardzo istotna. Poprzez medytację łączymy się z naszą duszą i wtedy możemy ją oczyścić, możemy ją doładować. Wiecie, jak nasze ciała, codziennie je myjemy, codziennie je karmimy, a co robimy codziennie dla duszy? My o ciało duchowe tak samo powinniśmy dbać, jak o ciało fizyczne. To jest takie same nasze ciało, z tym, że ciało fizyczne zmieniamy co wcielenie. A ciało duchowe idzie cały czas z nami. O naszą duszę dbajmy, nauczmy się tego. Więc pozwólmy sobie na medytację. Medytacja nie polega na tym, że siadamy i godzinami siedzimy w pozycji kwiatu lotosu z paluszkami złączonymi i fajnie, świetnie, jak om robimy sobie. Posłuchajcie sobie dźwięku om. To jest pierwszy dźwięk, to jest dźwięk ziemi, to jest dźwięk bardzo silnie doładowujący. Wiecie, dźwięki to też jest taki cud, który jest wibracją. I poprzez dźwięki, poprzez to, co słuchamy, poprzez nasze dźwięki, dostrajamy się do częstotliwości też. Bo pamiętajcie, że tak jak się dostroimy, tak jak się dostroimy, dostrójcie się do szczęścia. Dostrójcie się do szczęścia. Najpierw sobie napiszcie, co to jest, czym jest dla Ciebie szczęście. Czym jest dla Ciebie szczęście? Bo często jest tak, widzicie, jak ja skaczę z tematu na temat, jakoś to trzeba będzie poukładać kiedyś. Może za 10 lat się nauczę. Czym jest dla Ciebie szczęście? To jest bardzo ważne. Piszesz na kartce. Szczęście dla mnie jest. I na przykład rodzina, dzieci, świetna praca, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Wykreślasz. Co już masz? Patrzysz, co Ci zostało. I na przykład została mi super praca. Chcę mieć super pracę. Chcę w mojej pracy być szczęśliwa. I teraz, czym jest dla Ciebie szczęście w pracy? Na przykład, mogę decydować sama o sobie, mogę robić to. Trzeba po prostu to sobie rozłożyć na czynniki pierwsze, na atomy. Bo my na dobrą sprawę mamy przyciągnąć te atomy i z tych atomów ułożyć swoją całość. To tak wygląda. Bo jeżeli powiesz, chcę być szczęśliwa, no dobrze. I wtedy wszechświat pyta, co potrzebne Ci do szczęścia? Dom, mąż i dzieci. A czy tego nie masz? No mam. No to dlaczego nie jesteś szczęśliwa? Dlaczego? Dlatego, że nie czujesz wdzięczności za to, co już masz. To tak, jakbyś po prostu tego nie widziała. Nie widział, że już to masz. Więc wtedy rozkładamy sobie na czynniki pierwsze. I to, kochani, zadziała. Jak jeszcze dołączymy do tego wdzięczność, jak jeszcze sobie zrobicie świadome myśli, świadoma rzeczywistość, wyzwanie 21-dniowe poukładacie w głowie, bo pamiętajcie, to co w głowie, to na zewnątrz. To zaraz do nas przyjdzie. W ogóle weszliśmy już w takie czasy, na Ziemi. Ludzie się budzą, ludzie mają inną świadomość, mamy też inną energetykę Ziemi i przyciągamy do siebie znacznie szybciej to, czego pragniemy, niż robiło się to nawet 3 lata temu. Więc uważajcie na to, co mówicie, uważajcie na to, co myślicie. Ja zaraz też w lipcu, na początku lipca, nagram filmik o słowach, jakich słów używać, żeby takie magiczne zaklęcia, a jak ich nie używać. I zobaczycie sobie, co my wypowiadamy, a czego nie wypowiadamy. To jest bardzo ważne. To co? Odkarcie. Od teraz zdecyduję się być szczęśliwym. Był kiedyś taki fajny obrazek, nie wiem, czy widzieliście. Będę szczęśliwa, choćbym miała sobie to szczęście namalować. I już. Tak, będę szczęśliwa. Ja jestem szczęśliwa. Wiecie? Jestem szczęśliwa. Na chwilę obecną jestem szczęśliwa, bo jestem, bo mam ręce, bo mam nogi,
bo mam pracę. Mogę wstać rano i rozpakowywać pudła. Śpię po parę godzin. Ale ze szczęścia. Nie, kochani, wiecie, teraz jest ciężko, jest bardzo ciężki okres, ale za chwilę to się odpłaci, widzicie, to się już mi odpłaca tym, że jak jestem zmęczona, mogę wsiąść w samochód 10-15 minut, jestem nad morzem, gdzie bardzo odpoczywam. No niestety dzień za krótki w tej chwili, ale wiem, że za chwilę to się zadarzy. Wiecie, i to tak jest. Bądźmy szczęśliwi, doceniajmy, co mamy. Jeżeli jesteśmy gdzieś w miejscu teraz, gdzie jest nam niewygodnie, doceń to. Doceń tą niewygodność swoją, bo wszystko dzieje się po coś. Być może miesiąc temu czy pół roku temu byłaś w miejscu, gdzie było lekko, gdzie było miło, ale tego nie doceniałaś. Teraz jest taki lekki hardkor na poprawę. No dobra, poczytamy. Anioły usłyszały Cię i odpowiadają na Twoje modlitwy. Zamiast obdarzyć Cię szczęściem zależnym od wydarzeń w przyszłości, możesz stać się szczęśliwym od zaraz. Jednym ze sposobów osiągnięcia owego stanu jest skupienie się na wszystkim i wszystkich, którym jesteś wdzięczny. Co jest dobrem w Twoim życiu? Jakie są Twoje błogosławieństwa i mocne strony? Otrzymujesz upoważnienie wówczas, gdy pozwalasz sobie na zabawę i przyjemność. Miej kontrolę nad swoim życiem i powstrzymuj zewnętrzne wpływy od decydowania o Twoim samopoczuciu. Czyli nie pozwalaj zewnętrznym bodźcom decydować o tym, jak Ty się czujesz. Możliwe wybrane znaczenia. Nie dramatyzuj. Nie dramatyzuj. Mamy tą skłonność do dramatyzowania i to bardzo. Spodziewaj się cudu. Napisz list dziękczynny. Utrzymuj pozytywne myślenie w obecnej sytuacji. Otwórz serce na miłość. Modlitwę napiszę w opisie. W opisie też napiszę maila do siebie. Jeżeli nawet chcecie ze mną się czymś podzielić, czy chcecie do mnie coś napisać, napiszcie, kochani. Możecie tam pisać, ja te maile odczytuję, odpisuję. Nie zawsze to się zadzieje od razu, ale dzieje się to naprawdę w bardzo krótkim czasie. I zobaczcie, nie dramatyzuj. Mamy ogromną skłonność do dramatyzowania. I a propos słów nadużywanych, ostatnio, słuchajcie, gdzie się nie ruszę, mi to tak dudni po uszach, słyszę masakra, o masakra, o jaka masakra. No jak my wypowiadamy słowo masakra, No to co może za chwilę nam przyjść? No jakaś masakra. Może się tak zadziać. Także uważajmy na słowa, które mówimy. Masakra. Tą masakrę to, wiecie jak to słychać? Zwróćcie uwagę. Ile razy w ciągu dnia wypowiecie masakra, albo ile razy w ciągu dnia usłyszycie to słowo. A pamiętajcie, jeżeli nie umiemy słuchać tego, co chcemy, to słyszymy wszystko i w naszą głowę wpada wszystko. Więc wpadają też słowa, które słyszymy. I tam, co niektóre się dobrze zagnieżdżą. Prośmy anioły, żebym otworzyła się na szczęście. Usiądźcie na 5 minut, spokojnie, z nogami na ziemi, albo sobie stańcie w bosych nogach na trawie. Połączcie się z Matką Ziemią i wyobraźcie sobie swoje szczęście. Rozłóżcie ręce. Nawet można to zrobić w parku. Rozłóżcie ręce, poczujcie energię z góry, poczujcie energię z ziemi i poproście anioły, żeby pomogły Wam doceniać szczęście. Bo nieraz jest tak, że mamy to szczęście, a go nie doceniamy. Przytulam Was wszystkich. Życzę naprawdę cudownego dnia. Popatrzcie, co wkoło Was jest szczęściem. Jak to jest? Jak to z tym szczęściem u Was? No dobrze. Przytulam Was mocno. Cudowności na dzisiaj życzę. I do usłyszenia jutro. Przytulam Magdę.